molto velocità. Witam, nazywam się Michał Piotrkowicz i witam na swoim kanale. Dzisiaj będę odpowiadał na pytania związane ze sztuką i tematami powiązanymi. Więc pytaniem na dziś jest, czy trudno się dostać na ASP. Jak kogoś interesuje, jak dostać się na ASP, co można by zrobić i tak dalej, to jest kilkuczęściowy film na tym kanale poświęcony tej tematyce. Jest sporo innych youtuberów, którzy też o tym mówią i zasadniczo to zależy, czy jakby do puli zdających, czy osób próbujących się dostać, wliczamy też teczki i to zależy, jaki wydział. W Warszawie tradycyjnie, przynajmniej tak jak ja zdawałem, najtrudniej było się dostać na grafikę, na przykład w Krakowie jest trudno ponoć dostać się na malarstwo. Ja osobiście zdawałem na konserwację malarstwa. Tam się od razu zdaje na daną specjalizację. I cóż, mniej więcej po odrzuceniu teczek było 3,5 osoby na miejsce. Trudno powiedzieć, nie sprawdzałem tego, ile teczek było złożonych. Wiadomo, że nie wszyscy tą preselekcję przechodzą. I tak, trudno się dostać na ASP. Ja byłem jednym z ostatnich roczników jeszcze tej takiej 8-letniej podstawówki. Teraz znowu to ostatnio wróciło. I 4-letniego liceum i miałem starą maturę, w związku z tym też bardzo dużo osób wtedy, jak ja zdawałem, to zdawało, bo się bali tej nowej matury i zmian związanych z dopuszczeniem ich do egzaminu na ASP i w ogóle z tym, jak to będzie wyglądało. Niektórzy bali się, że będą musieli zdawać maturę drugi raz i tak dalej, więc ludzi było w multum ludzi było. Okay? Więc tak, trudno się dostać na ASP. Ja myślę, że sporo przestrzeliłem, że naprawdę prawdopodobnie przegiełem i bardzo dużo poświęciłem temu czasu i pracy bardzo intensywnie. Pamiętam takie momenty, że literalnie wracałem do domu, zjedz zupę. Zupy zjedz, talerz gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. I leciałem na jakieś tam zajęcia, chodziłem na zajęcia z historii sztuki do SCEK-u na Starym Mieście, chodziłem na Wolną Akademię, na SP, na zajęcia z rysunku, z malarstwa, chodziłem na kursy przygotowawcze z historii sztuki na ASP i też opracowywałem część materiałów sam. Musiałem zdawać egzamin z chemii, do którego musiałem się przygotować z zakresu, który w owym czasie był taki sam jak do matury z chemii i jeździłem na Politechnikę, żeby taka pani asystentka z Zakładu Chemii Organicznej po prostu mnie zmusiła do pracy nad tą chemią. Akurat mi się, że tak powiem, udało. Nie jest to zadanie łatwe. Nawet osoby, które mają w rodzinie konserwatorów, mają talent i tak dalej, potrafią się dostawać po kilka razy, więc ja się dostałem za pierwszym, wierzcie lub nie, swoją pracą. Także tak, trudno jest się dostać, tak, trzeba
podejść do tego poważnie. Tak, trzeba pracować systematycznie, nieco jest dla większości artystycznych już trudne, ale jest to możliwe i radzę wykorzystać wszystkie możliwe szanse, żeby zmaksymalizować tutaj ten efekt, bo jak się już dostaniecie, to stosunkowo trudno jest wylecieć z tych studiów. Studiuje się fajnie, chociaż akurat na konserwacji zajęć jest dużo. To były za moich czasów 6-letnie jednolite studia, gdzie albo się kończył magisterium, albo się nie miało nawet licencjatu. I było naprawdę multum różnych zajęć. No i tyle. Także fajne było zawsze to, że tam było tak, że przez długi czas były wykłady, studiowaliśmy jakąś metodę malowania, a potem na przykład malowaliśmy w tym stylu, na przykład w stylu holenderskich martwych natur, albo techniką tempery, albo uczyliśmy się pozłotnictwa w teorii, a potem drugi semestr się to robiło. Więc moje studia na SP były bardzo ciekawe, bardzo dużo się nauczyłem. Okazjonalnie konserwuję, już nie robię tego zbyt często, ale może to jest na zupełnie inną opowieść. Nie mam jakiejś awersji wielkiej do konserwacji i jakby to nie o to chodzi. W wielkim skrócie po prostu wolę artystycznie się spełniać i malować. No nic, do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że Wam to rozjaśni, jak wyglądają studia na SP w ogóle i czy trudno się dostać i komuś to ułatwi wybory i uświadomi konsekwencje tych wyborów. Do zobaczenia następnym razem.